na wiosnę będziemy mogli pana oglądać w Ameryce Express. Jak było? No to jest taki program ekscytujący, ryzykowny, gdzie my musimy się trochę odsłonić, znajdujemy się w różnych ekstremalnych sytuacjach, jesteśmy otwarci na nieoczekiwane zdarzenia, na przypadki, ale to, co było mega i bardzo fajne, widzę, że tam jest Grażynka jeszcze Wolszak, którą razem żeśmy wędrowali z pracekami po tej Gwatemali i Ameryce po Kolumbii, to były spotkania z ludźmi, których bardzo często musieliśmy też prosić o pomoc, o wsparcie i to było fajne, bo faktycznie zobaczyłem, że ludzie mają dużo w sobie takiej spontanicznej empatii, tak bym to ujął, i nam naprawdę bardzo często pomagali, więc w zasadzie ten program żeśmy przeżyli dzięki temu, że dostaliśmy bardzo dużo wsparcia i pomocy od nieznajomych, od po prostu ludzi, których spotkaliśmy na ulicy. A z kim z uczestników najlepiej się pan dogadywał? Myślę, że mieliśmy bardzo dobrą, zgraną grupę. Super, że mogłem spotkać Patrycję Markowską na tym wyjeździe i jej partnerkę Żanetę i była jej też Grażynka, która tu jest obok, więc myślę, że wyjątkowo zgrana to była grupa. Ktoś zaskoczył wyjątkowo jakoś pana? Twoją osobą? Gdzie? Tak, zdecydowanie. Dwie nasze fantastyczne blondynki, czyli Karolina i Marta, i myślę, że warto to zobaczyć.